Kłodzka promenada przy ulicy Malczewskiego nie do poznania. 24 kwietnia mieszkańcy miasta przeprowadzili akcję sprzątania brzegów Nysy Kłodzkiej. Zaczęło się tak, że dosyć często spaceruję tutaj promenadą z psem, jak wiele mieszkańców Kłodzka. I ten widok, który tutaj jest, był za nami, przerażał mnie. I akcja zrodziła się w ciągu 2 dni. Ponieważ szłam i mówię, już koniec tych śmieci, naprawdę mam dość tego plastiku, który woda się podniesie i odpłynie i zanieczyści gdzieś w innych miejscach. Także dość naprawdę plastiku na nabrzeżu Nysy Kłodzkiej. No wielkie podziękowania dla mieszkańców Kłodzka, że przybyli tak licznie i aktywnie. Pan burmistrz odpowiedział na zaproszenie do włączenia się do akcji, także przybył wraz z przedstawicielami Rady Kłodzkiej, co bardzo pozytywnie wpłynęło też na tą akcję. Mieszkańcy czekali. Ja mam takie wrażenie, że oni oczekiwali hasła idziemy posprzątać. Bez polemiki, czyje to są śmieci, czy Wody Polskie, czy burmistrz, po prostu posprzątaliśmy śmieci. Worki zostaną odebrane ze śmieciami przez Urząd Miasta i zobowiązał się do wywozu tych worków. Mieliśmy sponsorów, dzięki którym mogliśmy zrobić grilla, także naprawdę było sporo zaangażowanych firm również w tą akcję. Ja mam nadzieję, że to będzie taka forma edukacji, pokazanie ludziom, że naprawdę można coś zrobić, można sprzątnąć, że ten plastik nam szkodzi i to się tak dobrze połączyło z dniem ziemi, że więcej osób sprząta. Więcej osób sprząta i widzimy, że ten dzień ziemi powinien być codziennie. Ja tak uważam. Ja pozyskałam bardzo wiele zapytań. I mieszkańcy Kłodzka piszą do mnie, że są gdzieś miejsca jeszcze do posprzątania. Będę starać się, żeby takie akcje jeszcze robić i jeszcze aktywować to sprzątanie. Ja mam takie zaproszenie też do mieszkańców Kłodzka, żeby osobiście tam, gdzie widzą te śmieci, zwołali czy sąsiadów, przyjaciół, znajomych i po prostu pozbierali to. Jeżeli potrzebują pomocy w zakresie logistycznym, organizacji, do kogo się zwrócić, to zapraszam do mnie. W imieniu pani Barbary dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kłodzka i sponsorom za czynny udział w akcji sprzątania śmieci. To doskonały przykład na to, że wystarczy impuls, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla środowiska naturalnego.